dzisiejszej rozmowy kwalifikacyjnej nie poprowadzi Roxana Halabry. Za to będę ja, czyli lektor. Zatem witam w 50. odcinku, w którym przypomnimy sobie najciekawsze, najdziwniejsze, najśmieszniejsze i inne najfragmenty rozmowy kwalifikacyjnej. Zwierzenia. Roxana Halabry tak przycisnęła rekrutowanych, że przyznawali się prawie do wszystkiego. Mateusz Tyczyński. Się uważa za osobę inteligentną? Nieskromnie powiem, że tak. Anna Głogowska. Jestem równolatką Pałacu Kultury w Warszawie. No mam nadzieję, że też się będę tak dobrze trzymać jak on. Wiek przedemerytalny zdecydowanie i to tak już o jeden oddech, nawet nie o włos. I tak tej cyfry nie wymówię, bo mi nie przejdzie przez gardło. Dorota Rokita. I nie usiadłabym na masce samochodu. Dlaczego? Dlatego, że ten samochód już potem nie mógłby być sprzedany. Rozumiem. Wojciech Kamiński. Jak chciałbym być grzeczny i zachowywać się cały czas poprawnie, to pewnie poszedłbym do zakonu albo do seminarium. Jak przypodobać się rekrutującemu? Osoby starające się o stanowisko niejednokrotnie próbowały przypodobać się prowadzącej. Ich taktykę ocencie sami. Konrad Frysztak. INS? I oczywiście trasa NS. Tak, pani redaktor na bieżąco śledzi. Leszek Miller. A tatuaż? Nie, ja tatuażu nie mam, ale mam kolczyki. I słusznie. Sylwia Socha. Miałabym prośbę, żebyś wylosowała jedno z swych pytań, przeczytała na głos i odpowiedziała na nie. A mogę jeszcze raz wreszcie go wylosować? Nie, jedna próba. No ale tak po znajomości? Też nie? Też nie. O kurczę, wy to jesteście nieobjęci. Michał Fabiszewski. Nie chciał teraz obrazić, bo ja już jestem chyba po tej złej stronie 30. O, ja bym się pokusił o stwierdzenie, że po dobrej stronie 20, tak jak patrzę, a wzrok mam dobry. Test zręcznościowy. Rekrutowani mają nie tylko dobrze się prezentować, ale wykazać też zręczność i kreatywność. Robert Kowalik. Adrian Pruski. Czego jeszcze można wykorzystać widelec? Wiesz co, ja dużo czasu bawię się z bratem, więc od razu mi się nasuwa myśl, że można by z tego zrobić wyrzutnię klocków Lego podczas bitwy. Zobacz, tutaj możesz położyć jeden klocek, zrobisz coś takiego, ten klocek leci i niszczy zamek twojego przeciwnika. Więc jakby można to wykorzystać jako oręże wojenne w zabawach z dziećmi, takich typu klocki. Leszek Miller. Michał Fabiszewski. Wiedza. Często pytania z innej beczki dotyczyły wiedzy ogólnej. Nie każdy sobie z nimi poradził. Katarzyna Kalinowska. Do czego służą wibrysy? Jeszcze raz? Do czego służą wibrysy? Wibrysy? Tak. Nie mam pojęcia. Wojtek Owczarek. Pytanie z innej beczki. Ile kości liczy ludzki szkielet? Kręgosłup i reszta. Leszek Miller. Piłka tenisowa pokryta jest myszkami włoskami. A nie wiem. Gdzieś spotkałem się z tym problemem, ale nie zdążyłem go rozgryźć. Ewa Podsiadły-Natorska. Nie z innej beczki, ile białych kartek A4 mogłoby się znaleźć w tym studiu? Uwielbiam te miny. 250. Analiza psychologiczna.
Rekrutująca oczekiwała krótkiej i zwięzłej odpowiedzi, a niejednokrotnie słyszała niekończące się wywody. Anna Głogowska. Najbeczki proszę w dwóch, trzech zdaniach wyjaśnić pojęcie baza danych, ale tak, żeby zrozumiał ośmiolatek. Baza danych. Dużo wiem i muszę to jakoś poukładać. Mam kolorowe klocki, ale to wtedy jestem trzylatkiem. Układam te kolorowe klocki według takiego, w taki sposób, żeby je potem móc ich łatwo używać. No ale to trzylatek, a ośmiolatek, czyli pierwsza klasa. Mam literki, umiem czytać, składam te literki, one mi coś mówią. Baza danych to jest to miejsce, gdzie w każdej chwili znajdę to, co jest mi potrzebne. Tak jak układając słowa znajdę literki, które mi są potrzebne, tak w bazie danych znajdę wszystkie te wiadomości, których potrzebuję. A jak nie znajdę, to zapytam wujka. Marek Mieńkowski. Kartezjusz, który jest autorem tego pięknego stwierdzenia, do tego stwierdzenia doszedł poprzez, bo to jest cogito ergo sum, znane zresztą, jeszcze pamiętamy ze szkoły, ale wcześniej Kartezjusz powiedział dubito ergo sum. Wątpię, więc jestem. Czyli każde myślenie musi być poprzedzone pewną taką, w filozofii to się nazywa epochę, zawieszeniem pewnego paradygmatu myślenia. Czyli zawieszamy coś, krytycznie oglądamy, wyciągamy wnioski. A w odniesieniu do takiego codziennego życia? Można to zrobić w ten sposób, żeby to dobrze uchwycić ten problem. Myślę, więc jestem. Myślenie jest funkcją, jest czynnością. Czynnością, tak jak chodzenie, tak jak pływanie, tylko że czynnością bardzo subtelną. Myślę, to znaczy interpretuję. Jak dobrze interpretuję rzeczywistość, jest mi łatwiej. Bo na przykład jestem pod wpływem dopalaczy, to ją źle interpretuję. Myślę, że jestem Bogiem. Jadę samochodem 200 na godzinę przez miasto, bo jestem Bogiem. A tak nie jest. Czy jest to zaburzone. Więc myślenie jest interpretacją rzeczywistości. Bardzo ważną, bo myślenie jest funkcją krytyczną, ale też opartą na bardzo fajnych cechach, na zdziwieniu. My się lubimy dziwić. Coś nas zadziwia, prawda? Natura nas zadziwia, ludzie nas zadziwiają. Dobrze, jak pozytywnie. Wtedy włącza się w nas taki tok myślenia oparty na kredycie wyobraźni. My zaczynamy to wartościować pozytywnie, oczekiwać czegoś więcej. Dariusz Piątek. Gdyby pan mógł być samochodem, to jakim? I dlaczego akurat tym, a nie innym? O rany, ale mi pani zadała pytanie. Znaczy powiem tak, no lubię jeździć samochodami, nie ukrywam, że nie lubię, ale nigdy się nie mam jakiejś ulubionej marki, to też jest kwestia. Ale raczej kwestia taki mniejszy typu samochód, który wszędzie znajdzie dla siebie miejsce, czy raczej tir, który do celu będzie szedł nie oglądając się na innych? Znaczy ja myślę, że jeżeli już, to raczej taką samochodem terenowym, wyczynowym, który lubi pokonywać różnego rodzaju trudności i który też w czasie swojej jazdy dostarcza pewnej adrenaliny. Dorota Rajkowska. Zwierzęciem pani by chciała być, jeśli pani miałaby taki wybór. A jakie mam do wyboru? Wszystkie. Trudno jest mi powiedzieć, zaskoczyła mnie pani tym pytaniem. Bardziej tygrys, leniwiec, może wąż, ptak, jeśli ptak, to jaki? Ptak, no kojarzy się z lotnictwem, tak? No i wolnością. Aczkolwiek też z lekkoduchem. No, lekkoduchem nie jestem, bo no, przejmuję się wszystkim, co się dzieje wokół i przejmuję się no, wszystkimi, można powiedzieć. Ale bardziej byłby to orzeł, czy może sikorka? Myślę, że na pograniczu, no bo czasami trzeba mieć cechy orła, czyli być walecznym, a czasami tych sił jednak brakuje i gdzieś tam małą sikorką, czy jakimś małym ptaszkiem, który gdzieś się Talent. Roxana Halabry również sprawdzała, jakie talenty posiadają rekrutowani. Waldemar Dolecki. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. I choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, to miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość ma miła. To ja.
Beata Drozdowska. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed 9 miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych zwykle pilnie trzyma, a to już po 11, a Słowika nie ma. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Wojtek Owczarek. Pomyliłem się? Wiola Fijałkowska. Słowo lato pse, słowo już nadchodzi. Zaskakująca odpowiedź. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekrutowani często byli zaskoczeni pytaniem, ale były też sytuacje, w których to prowadząca była zaskoczona. Norbi. Wyobraźmy sobie, że masz pojechać na bezludną wyspę. Dwa przedmioty, które możesz zabrać. Pilota i kanapę. No tak, ale czekaj, poczekaj, pilot to za mało. Ale się... jak pilot bez telewizora? Po co ci pilot? Sensu, ale numer, ty rzeczywiście. No to telewizor trzeba było wziąć. Tylko co wtedy z prądem? Agregat. O Jezus Maria, ciężki. To inaczej. Pilota i kanapę. Wiesz czemu? Będę sobie po prostu wyobrażał, że oglądam, nie wiem, programy jakieś. To jest chyba jakiś dobry pomysł. O to klikanie chodzi. Tak, wyobraźnia, wiesz, ile leży. Rafał Rajkowski. Garderoby to jaką? Częścią garderoby. Drzwiami nie bardzo, bo bardzo się nie daje, tak nie dawało mi się przesuwać. No. Bo pan pomyślał o tej garderobie, bo można to dwojako, ale okej. Okay. Konrad Przerwa. Chciałbym być pluszowym misiem. Lubię się przytulać. Wojciech Kamiński. By mógł pan być jakiegoś rodzaju jedzeniem czy potrawą, co by to było? Żurek lub schabowy. Kolor. Podobno mężczyźni nie rozróżniają kolorów, ale na pewno potrafią je opisać, a przynajmniej próbują. Adam Bielan. Pan opisać kolor czerwony? mam kłopot z kolorami, jak większość mężczyzn, pomiędzy różowym a fioletowym. Ale chodzi konkretnie o ten czerwony. Jak można byłoby go opisać? Bardzo dojrzałe jabłko. Ktoś zdenerwowany na twarzy. Albo zawstydzony. Albo zawstydzony, tak. Tak. No i płomienie takie rozbuchane mocno. Przemysław Bednarczyk. Jest niebieskie. Dlatego, że błękit to najpiękniejszy kolor na świecie i patrząc w górę warto właśnie stamtąd czerpać nadzieję i radość życia. Adrian Szary. Opisać o sobie niewidomej kolor niebieski. No to bym powiedział z właściwym sobie humorem, że jest to ciekawszy kolor niż kolor mojego nazwiska, czyli szary. No i że jest to taki kolor ciepły, kojarzący się właśnie z wakacjami, z latem, a też pewnie jakieś takie metafizyczne konotacje by się uruchomiły z Bogiem, z religią, bo w końcu niebieski od nieba, prawda? Ocena. Grunt to wysoka samoocena. Tak oceniali się i wyceniali rekrutowani. Norbi. Moje widełki to 5 tysięcy minimum, 10 tysięcy maksymalnie. I ja w tych okolicach sobie lawiruję. Dorota Rajkowska. Trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że no nie wypadłam jakoś najgorzej, ale też zawsze mogło być lepiej. Radosław Witkowski. Za ile pieniędzy umyłby pan wszystkie okna w Radomiu? Wszystkie, absolutnie. Absolutnie wszystkie, co do jednego. Nie zdążyłbym w swoim życiu chyba umyć wszystkich okien. Radom to miasto duże, 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy mieszkańców, 210, więc zakładam, że metrów kwadratowych okien jest tak dużo, że myślę, że to na ile wyceniłby pan mycie okien? Dla wszystkich zrobiłbym za chyba symboliczną złotówkę.
Jaki hojny prezent. Konrad przerwa. Kali 1 do 5, jeżeli chodzi o charyzmę. No ciężko mówić o sobie w ten sposób, prawda? Ale myślę, że 4. 4 zdolności wokalne? No niech będzie 4. Zadanie do wykonania. Były talenty, kreatywność i zręczność. Nie mogło również zabraknąć zadań sprawnościowych. Wojciech Kamiński. Konrad przerwa. Rossi Pereira. To by było na tyle. Zapraszam na kolejną rozmowę kwalifikacyjną, która już za tydzień. To mówiłem ja, lektor. Jeśli podobała Ci się ostatnia rozmowa kwalifikacyjna, pamiętaj o tym, aby zostawić nam łapkę w górę. Jeśli jesteś ciekaw przebiegu poprzednich rozmów kwalifikacyjnych, zapraszamy do playlisty tutaj. Aby być na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje w kolejnych rozmowach kwalifikacyjnych, zasubskrybuj nasz kanał.